Konferencji Rady Miejskiej w Wigrodzie. Serdecznie witam pana burmistrza, kierownictwo urzędu. Witam radnych Rady Miejskiej w Wigrodzie. Witam panią Małgosię. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych na 15, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek pana burmistrza. Ja go w tej chwili odczytam. Zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwracam się z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Wigrodzie z uwagi na potrzebę podjęcia uchwał. W załączeniu przedkładam proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwały. Tutaj porządek sesji państwo radni otrzymali. Czy są wnioski co do zmiany porządku? Nie widzę, w związku z tym ten porządek jest obowiązujący. Przechodzimy do punktu dotyczącego wyboru sekretarza obrad. Proszę o zgłoszenie. Pan radny Kraszewski. Proponuję wyboru Jerzego Kowalskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Jerzy Kowalski się zgadza? Dziękuję. Kto z pani panów radnych jest za tym, by sekretarzem obrad był pan Jerzy Kowalski? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Stwierdzam, że przy 13 głosach za, jednym głosie wstrzymującym, sekretarzem obrad został pan radny Jerzy Kowalski. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwał. Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych usytuowanych na terenie gminy Żmigłów. Pan burmistrz Marek Paweł. Pan radny, proszę. Uchwała, którą tutaj przygotowaliśmy w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych położonych w miejscowości Kancerzowice. Jest to sprawa, która wynikła z uruchomienia dotacji, którą otrzymaliśmy, a chcemy ją pieniężnie otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą mieliśmy na tą drogę. Warunkiem otrzymania dotacji i punktacji było ustanowienie drogi publicznej po jej wybudowaniu. W 2017 roku wybudowaliśmy 1518 metrów nowej drogi w miejscowości Kancerzowice łącznik z drogą powiatową, ustanawiając ją jako drogę publiczną po opinii Starostwa Powiatowego w Czernicy i nadając jej dwa numery, porządkując przy tym nowy przebieg dróg. W wyniku zapisów, które są w Programie Obszarów Wiejskich, które dotacja wskazuje, ma być ustalona jeden ciąg drogi pod jednym numerem. W związku z czym zmieniamy przebieg tej drogi i ustanawiamy nowy przebieg drogi, dołączając ją jednoznacznie do tylko i wyłącznie drogi numer 101357D, czyli ustanawiając ją jako jedną drogę publiczną, natomiast odłączając drogę 101358D, pozostawiając ją w długości 618 metrów. Czyli ta droga wybudowana włączamy do drogi, która przechodzi przez całą wieś Kancerzowice, równoznacznie łączy się z drogą powiatową numer 1322D, Żmigród Osiek Gruszeczka. I dlatego ta uchwała jest powstała, aby można było uruchomić tą dotację. Super. Czy są pytania? Czy główna, czy podporządkowana, to nie ma znaczenia, czy publiczna, czy wewnętrzna. Ta droga jest tak publiczna i dalszy ciąg jest też drogą publiczną, tylko że innym numerem. Nie? Musieliśmy zmienić po prostu tylko przebieg tej drogi. Takie są warunki do finansowania. Uzupełnienia do wniosku do finansowania.
związku z tym terminem, to jest między innymi dlatego. Tak, to jest ta kwestia. Dziękuję bardzo. Są inne pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych usytuowanych na terenie gminy Żmigród? Proszę o podniesienie mandatu. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że ta podjęta jednogłośnie nadaje się uchwałę. Kolejny właściwy numer 0007/36/316/2018. Projekt uchwały nr 2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Trzebnickiemu. Też omówię. W tamtym roku deklarowaliśmy partycypację w kosztach w dwóch inwestycjach powiatowych, czyli chodnik w Bożęcinie i chodnik w Korzeńsku. Chodnik w Korzeńsku nie doszedł do realizacji, wyłącznie dotacja została przekazana tylko w kwocie 40 tysięcy zgodnie z wcześniejszymi umowami na chodnik w Bożęcinie. 28 marca wpłynęło do nas pismo ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy z wzorem podpisanej umowy w sprawie partnerstwa dotyczące dofinansowania budowy chodnika w Korzeńsku w kwocie 360 tysięcy. W związku z tym, żebyśmy mogli podpisać tą umowę, musimy pierw sporządzić uchwałę i ją przegłosować w sprawie udzielenia pomocy finansowej właśnie w tej kwocie na budowę tego chodnika w miejscowości Korzeńsko. I ta uchwała tego dotyczy. Powiat ma zabezpieczone 360 tysięcy po swojej stronie, my po swojej stronie też 360. Jest to partycypacja w kosztach 50/50. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko dodać, żebyście mieli Państwo konsultację co do tej sytuacji, że my niezwłocznie podejmujemy decyzje zawsze w tych tematach. To, co mówił Pan Paweł, że 28 wpłynęło do nas pismo z prośbą o podpisanie porozumienia, to chciałbym powiedzieć, że to odbyło się 1,5 godziny przed naszą sesją, bo powiedzieliśmy 28. Przyjechał Pan kierownik do sekretariatu i myślał, że my to jeszcze dołożymy do porządku sesji. Nie chciałbym komentować tego, czy to był przypadek, czy jakieś działanie takie dziwne, tak to nazwę. Dzisiaj radny Olej rozmawiał z wicestarostą, który jakby wyrażał ubolewanie, że tak długo czekają na podpisanie przez nas porozumienia. To długo to jest niecałe 2 tygodnie i dlatego też dołożyliśmy to do porządku dzisiejszej sesji, żeby to zrobić niezwłocznie. I po podjęciu tej uchwały no, z naszej strony nie będzie żadnych już, że tak powiem, przeciwwskazań, żeby przekazać dotację, którą mieliśmy i w tamtym roku w budżecie i mamy od początku w projekcie budżetu na ten rok i w budżecie na ten rok i mam nadzieję, że powiat w końcu ogłosi przetarg na realizację tego zadania, a nie wiem, czy już skończył dokumentację. Mam nadzieję, że skończył dokumentację i zrobi tą inwestycję w ten rok. Dobrze. Ja nie omieszkam jeszcze dzisiaj zadzwonić do Pana Wicestarosty, żeby mu o tym powiedzieć, bo jestem trochę zbulwersowany tym, co się dzisiaj dowiedziałem od radnego. Bo jak my czekamy 2 lata na inwestycję, to nie widzą, że tak powiem, opieszałości daleko posuniętej ze swojej strony. Tak? A my jesteśmy jakimiś takimi tutaj karmieni komentarzami dziwnymi, tym bardziej, że dokładamy jeszcze tutaj oznaczne pieniądze. Tam jeszcze dla Pani Radna jest doskonale zorientowana, że mamy dalej 40 tysięcy w budżecie, bo 400 mamy łącznie na dokończenie chodnika między zakresem, który robił wykonawca w ramach inwestycji S5, a przejazdem kolejowym i inwestycją kolejową. I to miało być w tamtym roku zrobione ze środków bieżących starostwa z partycypacją 5,5. Czyli my mamy pieniądze, które czekają też na dokończenie, żeby to była rozsądna całość i żeby piesi mogli się bezpiecznie poruszać. Bardzo dobre pytanie. Znaczy, ja tylko dopytam, bo ja pamiętam, że myśmy już takie pieniądze przekazywali rok temu, one nie przeszły z automatu. I one były cały czas w budżecie i cały czas czekają na skonsumowanie. Znaczy ja odpowiem, w tamtym roku też była uchwała, w której były 2 zadania, Bożęcin 40 tysięcy, 400 tysięcy na Korzeńsko.
ale nie doszło, kwestia korzeńska nie doszło do porozumienia, do podpisania umów. W tej uchwale było zapisane, że w 2017 roku wydajemy. Czyli to jest konkretnie na określony rok budżetowy. W tym roku piszemy, że w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2018. I to jest tylko zadanie Korzeńska 360. Pomniejszono o 40, to co pan Burmistrz powiedział. Czy to jest całe zadanie? Cały chodnik przez miejscowość? Nie, to jest... Ja słyszałam, że to było kościoła. Właśnie, bo tam miało być etap. To na pewno nie jest cały chodnik. Czyli to jest ile starczy. A można powiedzieć, jaki odcinek, z tego co ja słyszałam, to jest chodnik od mniej więcej przejazdu kolejowego w tym miejscu, gdzie kończy się obecny chodnik przy krzyżu, tak jak się bierze do Korzeńska, do Białego Kościoła, z tym, że ten projekt jest taki trochę... zakręcony, przepraszam za takie sformułowanie, bo on przechodzi kilka razy na jedną i drugą stronę. Także to byliśmy pewni, przede wszystkim mieszkańcy Kasztanowej, że ten chodnik będzie tak, będzie szedł jednym ciągiem, ale tutaj widziałam na projekcie takim wstępnym jeszcze w tamtym roku. Tak, że będzie kilka przejść i te przejścia mają być podobno też, nie wiem, wysunięte takie do góry, jak na sobie takich tych... takie hopki, tak. Doprecyzuję to pytanie pana Darka. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót pierwszego etapu budowy chodnika o długości 1 km. To jest pismo powiatu. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Krzyżówki w sprawie podniesienia mandatu? Głośnie 14 osób. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nadaje się uchwale kolejny właściwy numer 0007/36/317/2018. To jest uchwała nr 3 w sprawie zmiany niepewności finansowej gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne. Pani skarbnik. W wieloletniej prognozie finansowej, proszę Państwa, zmieniło się tylko to, że zostały uaktualnione zgodnie z zmianami w pole budżetowej wielkości dochodów, wydatków, podatków i wszystko to, co wszystkie te wartości, które wynikają właśnie z zmian w uchwale budżetowej. W związku z tym ja może też od razu omówię Państwu uchwałę, zmiany w uchwale budżetowej. Tych zmian nie jest dużo, głównie zmiany dotyczą dochodów w związku z otrzymanymi pismami o zwiększeniu dotacji. Są to dotacje do pomocy społecznej, jedna to są dodatki mieszkaniowe i druga zgodnie z programem Za życiem, a także wprowadzamy plan do kar i grzywien, które otrzymaliśmy i ogólnie dochody zwiększamy o kwotę 14 268 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to zmiany wydatków dotyczą przeniesienia wydatków między klasyfikacjami, między innymi zwiększenie wydatków o otrzymane dotacje do pomocy społecznej oraz zmiany klasyfikacji też pomocy społecznej w rodzinie, zmiana wydatków, wspieranie rodziny, zmniejszenie na rodzinę, zwiększenie. Ogólnie wydatki zwiększają się o kwotę 536 968 i tą dużą kwotą, która dotyczy zwiększenia, jest to zadanie inwestycyjne, jest to dołożenie do ścieżek rowerowych, aby to miało pokrycie, wprowadzamy również do budżetu wolne środki, jest to tabela numer 3, czyli tam o przychodach, tam to jest tabela, która mówi o przychodach i rozchodach, tabela numer 3 mówiąca o przychodach i rozchodach. Przychody zwiększamy o wolne środki w wysokości 522 tysięcy i 700 zł. Ogólnie
przychody wynoszą 8 522 700 zł. Przy wprowadzeniu wolnych środków zmienia się również deficyt, czyli deficyt wynosi 7 010 568. Pokrycie deficytu będzie już było od początku roku, będą stanowić przychody. Tabela numer 4, czyli wydatki majątkowe, i tutaj Państwo właśnie macie tylko przeniesienie między klasyfikacjami też, jeżeli chodzi o wpłatę do związku gmin, wychodzi oddechowo i jest naniesiona zmiana dotycząca ścieżek rowerowych, a to się zadanie nazywa się udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych osi Książęca Wieś położonej w obszarze Natura 2000 i kwota zwiększenia to jest 507 tysięcy. I to są wszystkie zmiany, które dotyczą budżetu. Mamy komentarz do tego. Dokładamy, proszę Państwa, z tego względu, gdyż mieliśmy już otwarty jeden przetarg, czyli zorganizowany jeden przetarg. Do tej pory w budżecie mamy łącznie kwotę niecałego 1 800 000, czyli dotacja plus udział własny 85 do 15%, to jest ta kwota prawie 1 800 000. Mieliśmy trzy oferty. Najtańsza była w kwocie prawie 2 400 000. Unieważniliśmy ten przetarg z dwóch względów. Z tego względu, że kwoty wysokie, a w międzyczasie rozpoczęliśmy, czy dowiedzieliśmy się o technologii innego rodzaju warstwy wierzchniej, co w tym wypadku jest dla nas bardzo wskazane, ponieważ ta ścieżka była zaprojektowana na długości 4 600 metrów, 3 km z masy asfaltowej, 1 600 km z takiego, można powiedzieć, dla uproszczenia, materiału takiego sypkiego, czyli na dole tłuczeń i potem taka mączka, taka jak w parkach jest, która no, nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, natomiast to był wymóg RDOŚ-u. A chcemy zrobić, zamienić tą technologię na tak zwany beton wałowany. On ma strukturę zewnętrzną podobną jak masa asfaltowa. Jest to powierzchnia mniej więcej 10 cm betonu z gwarancją 30-letnią. To nam powinno nieco obniżyć wartości, które mieliśmy w przetargu. Natomiast dać możliwość funkcjonowania na pełnym odcinku na dobrym technologicznie podłożu i trwałym do jazdy. I w ślad za tym spełniamy też wymogi dotyczące RDOŚ-u, czyli ochrony środowiska, bo tam wchodzimy już w ten las między Gruszeczką a Książęcą Wsią. Przetarg jest ogłoszony zmian technologicznych, z tymi zmianami technologicznymi. Otwarcie ofert jest 19 kwietnia, czyli w następnym tygodniu. Zakładamy, że te pieniądze, które dokładamy teraz z budżetu własnego, bo teraz jak gdyby nie ma wyjścia, będziemy, co jest najważniejszą może informacją też w tym temacie, będziemy wnioskować o zwiększenie kwoty do 85% wartości końcowej, bo wiemy, że w tym działaniu mają w Urzędzie Marszałkowskim wolne środki, więc spodziewam się docelowo, i oby tak było, że w niedalekiej przyszłości 85% z tych 507 tysięcy, które dzisiaj zwiększamy, będziemy mieli zgodę z dotacji, będziemy mogli przeznaczyć na inne ruchy w budżecie. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Wieloletniej prognozy do budżetu nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Żmigród na rok 2018, lata następne? Proszę o podniesienie mandatu. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw?
przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 13 głosach za i jednym głosie wstrzymującym uchwała została podjęta i nadaje się uchwale kolejny numer 0007/36/318/2018. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok? Proszę o podniesienie mandatu. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 13 głosach za i 1 głosie wstrzymującym uchwała została podjęta. Nadaje się uchwale kolejny właśnie numer 0007/36/319/2018. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w Migrodzie. Dziękuję Państwu za udział. Panu sekretarzowi za sprawne dzisiaj.